Cześć! Cześć! Dzisiaj mamy dla Was specjalny odcinek. Tak, będziemy dzisiaj robić metamorfozę. I to będzie stylizacja make-upem i stylizacja ubiorem, stylizacja włosów, czyli pełna stylizacja. W tej stylizacji mamy taki pomysł, ponieważ często zastanawiacie się, jaki makijaż i jak go wykonuje Natalia Siwiec. Właśnie. Ta osoba jest dość ciekawa, nie znika z pierwszych stron gazet i innych portali społecznościowych. Wszędzie się pokazuje po prostu. Co jest na pewno fenomenem jakimś. Dokładnie, jest to fenomenem. Zrobimy makijaż na Natalii Siwiec, pełną stylizację. Mamy modelkę, która się u nas pojawi, jest to Sylwia Wicińska. Bardzo znana modelka. Bardzo znana modelka i bardzo ładna. Aczkolwiek no, nie jest chyba za bardzo podobna Natalii Siwiec, więc będzie to wyzwanie. No właśnie, więc zobaczymy, czy uda nam się zrobić tak, żeby Sylwia wyglądała jak Natalia Siwiec. Postaramy się powtórzyć triki Natalii Siwiec i Edyta obierze ją tak, żeby wyglądała Natalia Siwiec, a Borys zrobi włosy. Dokładnie, pokażemy Wam pełną stylizację, którą będziemy się wzorować, może nie będzie to stricte identyczna jak stylizacja Natalii Siwiec, ale na pewno postaramy się zrobić to jak najmniej. No, więc będzie ciekawie, zapraszam Was do oglądania. No, więc jest z nami Sylwia. Sylwia, przedstaw się. Cześć, jestem Sylwia, na co dzień jestem modelką i koleżanką dziewczyn. Dokładnie. I mamy... Wiesz, co taki pomysł? No wiem, jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. Nie boisz się? No oczywiście, że się boję. Oj, damy sobie radę, będzie fajnie. Na pewno będzie miało. I romantycznie. Tak. Ale trzeba przyznać, że Natalia Siwiec ma wyczucie stylu i bardzo często udane właśnie te stylizacje, te na wyjście i nie tylko, ten makijaż też jest trochę cięższy. Tak, to akurat taką stylizację, gdzie jest ten makijaż mocniejszy, taki typowy właśnie nam się kojarzy z Natalią Siwiec, więc spróbujmy coś takiego zrobić. No i zaraz przyjdzie Borys i powie, co zrobi tobie z włosami. I mam nadzieję, że będę wyglądała na pewno. Dzień dobry, cześć. Borys. Miło mi, Sylwia. Dzisiaj zrobimy właśnie metamorfozę Sylwii wraz z dziewczynami. Nie będzie to żadnego jakiegoś modelowania wielkiego, tylko to jest takie modelowanie, co na szybkiego możecie sobie wymodelować i po prostu wyjść. A co dokładnie? Odbijemy lekko włosy Sylwii na szczotkę, będzie lekkie odbicie od skóry, a końce przeprostujemy prostowicą i jeszcze przed tym użyjemy takiego specjalnego produktu, który wygładza i prostuje włosy, który jest bardzo niezawodny. Dziewczyny, pamiętajcie, powinniście używać jakichś produktów, na przykład jak chcecie sobie kręcić włosy, to najlepiej jakiś balsam, który przed suszeniem o to chodzi, który lekko powoduje, że ten skręt jest lepszy, ale samo do prostowania. A ty powiedz, ty używasz jakichś produktów na co dzień, do stylizacji? Jako, że pracuję jako modelka, tak. A mam kręcone włosy, a w pracy niestety mam różnie, albo są kręcone, albo są prostowane. Staram się używać produktów odpowiednich do tego, co robimy, żeby je zabezpieczyć, żeby nadal było zdrowe i piękne. Aha, używasz prostownicy na co dzień, czy nie? Używam. To w takim razie zapraszam Was wszystkich do obejrzenia dalszej części programu dzisiejszego. Zobaczcie, co się stanie, zobaczycie makijaż Sylwii, zobaczycie włosy Sylwii. Czekajcie. This voice inside is my only guide. Gonna make sure I'm heard.
tu mamy gotową stylizację na Natalię Siwiec. Fryzura, make-up już jest, a teraz jeszcze tylko sukienka. No i sukienka, proszę bardzo. Myślę, że jest podobna do tej sukienki, która była na stylizacji. Mamy tutaj tiuk, który jest bardzo modny i wygląda znakomicie. Biała góra, wycięty trójkąt, wyszczupła optyczna sylwetka. Natalia wie, co robi, ubierając się, tak? Mamy tutaj też torebkę od Valentino, no i w ogóle już jest perfekt. Łańcuszek z modnym księżycem, Natalia by na pewno go założyła. Fryzura, make-up i to była chyba Natalia, a nawet lepiej. No ale to już moja po prostu opinia. No i cóż, co mogę tu więcej powiedzieć? Mamy też sandałki, które myślę, że tutaj bardzo pasują i Natalia miała też bardzo podobne, więc możecie je znaleźć już w tańszej formie na stronie Widzesa. A sukienka oczywiście z White House, moja stylizacja również. To co? Idziemy w miasto. Idziemy w miasto. Mocny make-up, mocne oko, jasne usta i konturowana buzia, tak jak robi to Natalia na imprezy i eventy. Myślę, że wyszło bardzo podobnie. No i co, Borys, powiedz coś o włosach. Akurat ja postawiłem na włosy, nie postawiłem na make-up i muszę powiedzieć, że jestem w szoku, że Sylwia nie ma zniszczonych włosów, chociażby jest modelką, ma wiele sesji, naprawdę ma super włosy. I zrobiliśmy wyczesanie na szczotkę, użyliśmy produktu, który wygładza bardzo mocno włosy, górę zakrylowaliśmy i na końcówki nałożyliśmy olejek. Właśnie, a jeszcze chciałyśmy dodać, że wszystkie ubrania, które miałyśmy na sobie podczas odcinka, są z White House. Dokładnie. Ale to wasze, nie. Nasze. Moje to jest najładniejsze. Esmolopio. Nasze najładniejsze. Więc zapraszamy was serdecznie do White House, super butiku. Świetna stylizacja, można stworzyć, ja chętnie pomogę. No i co? Zapraszamy was do kolejnego odcinka. Dajcie znać, czy podobają wam się takie typu odcinki i napiszcie na komentarze na dole. Pa! Pa, pa, pa.